Siemano widzowie, witam się na kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj będzie odcinek przeznaczony stricte tematyce mojego studia. Podzielimy ten odcinek na trzy segmenty. W pierwszym opowiem wam, czym nagrywam, czyli opowiem wam trochę o aparacie i o jeszcze dodatkowych sprzętach, z których korzystam podczas nagrywania, na przykład takich odcinków jak ten. Potem wam opowiem trochę o mojej specyfikacji, jeśli chodzi o klawiaturę, myszkę, mikrofon i innych tego typu rzeczach, a na końcu przejdziemy do tego, co mam w komputerze. Także zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie do oglądania. Jeśli chodzi o to, czym nagrywam, to ten materiał jest wykonany za pomocą aparatu Sony RX107. Tutaj gdzieś wam się wyświetli pewnie teraz, jak on wygląda. A o urządzenia, z którymi się wspomagam podczas nagrywania, no to przeważnie jest po prostu telefon i gimbal. W moim przypadku jest to gimbal Moza Mini S. Nie jest taki za dobry gimbal, bo jest to w sumie gimbal telefonowy, ale no jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. A w przyszłości pewnie będę nagrywał po prostu drugą jakąś kamerą. Dodatkowo podczas nagrywania wspomagam się też różnymi mikrofonami krawatowymi, które też mam w swoim zestawieniu. Jak na przykład takie najprostsze od Boi. Mam ich aż dwa i też mam mikrofon typu Shotgun. To również od Boi, którym właśnie teraz nagrywam. Robię to w sumie pierwszy raz, bo mam ten mikrofon na wypożyczeniu. I jak mam być szczery, nie wiem jak wyjdzie audio, także musicie mi to wybaczyć. Warto też również wspomnieć o lampie pierścieniowej, z której też często korzystam podczas nagrywania, czy też w plenerze jak to robię, czy też tutaj w studiu, jak na przykład podczas streamu, które możecie gdzieś pewnie tutaj zobaczyć. Przeważnie się właśnie nią oświetlam i jest to lampa firmy Newell? Nawel? Nie wiem, jakoś tak tu wam się wyświetli teraz nazwa. Myślę, że w tym temacie nie ma się co rozczulać, bo jak mam być szczery, no właściwie już skończyłem opowiadać o wszystkim, co nagrywam. Jedyne co, to mogę się w sumie wypowiedzieć trochę o tej kamerze. Zakupiłem ją w sumie niedawno, więc jeszcze nie wiem do końca, jak wszystko ustawić i tak dalej. Mam nadzieję, że tak jest git i w sumie możecie zobaczyć, jak wygląda już na paru streamach. Chyba na ostatnich dwóch lub trzech jej używałem. Właśnie, a jak chodzi o streamy, bardzo was widzowie zachęcam do wejścia teraz w linki na moim kanale, wejścia w mojego Twitcha i zostawienia mi followa, bo często tam streamuję, robię jakiś content, no i zazwyczaj fajnie się bawimy na tych streamach z widzami, robimy różne tier listy, no i różne takie rzeczy, jakie można robić na streamach. Także bardzo was zapraszam do zafollowowania mnie. Możecie też zostawić mi followa na Twitterze. Także teraz, korzystając właśnie z tego gimbala i z mojego, no niestety, telefonu, więc jakoś, no może będzie ok, przynajmniej mam taką nadzieję, pokażę wam, jak to całe moje studio wygląda. Wiem, nie wygląda ono jakoś zbytnio imponująco, bo jest na nim aktualnie trochę syf. Tutaj jeszcze fotel zostawiłem, więc no musicie mi wybaczyć, nie miałem gdzie go upchać. A tutaj niżej jeszcze macie mój komputer, na który wydałem większość pieniędzy, jakie ostatnim czasem uzbierałem. Ale może teraz zacznijmy po kolei. Zacznijmy od tego, co jest najbardziej w sumie z brzegu, czyli od mikrofonu. Mikrofon, z jakiego korzystam, to Axis RGB od SPCGIR. Kosztował mi około 500 zł, a jeszcze z tym ramem, z tym ramieniem od Mozosa, jak możecie zauważyć, kosztował on mnie gdzieś około 700-750 zł. Jest to moim zdaniem dość git mikrofon na start jakby, więc jeśli chcecie zacząć streamować, czy działać w ogóle tak w internecie powoli jak ja, dosłownie bardzo powoli, to bardzo was zachęcam do tego właśnie typu mikrofonu. Słuchawki, z których korzystam, to są Bang & Olufsen Beoplay Portal PC-PS. Jest jeszcze Xbox PC, ale ja wolałem akurat kupić tę wersję, ponieważ po prostu lepiej działa jakby z komputerem. Słuchawki te mają na wyposażeniu Bluetootha oraz no taki przełącznik 2-4 GHz. Jakość dźwięku jest z nich naprawdę dobra i mogę wam ją ze szczerym sercem polecić, pomimo ich ceny, która no jest kolosalna. Warto jednak również wspomnieć o aktywnej redukcji szumu, w skrócie ANC, które w tych słuchawkach jest, nie jest może jakaś za dobra, ale jest wystarczająca jak na słuchawki gamingowe. Chociaż ja bardziej je używam jako słuchawki muzyczne po prostu, czyli do słuchania muzyki, na przykład jak sobie idę na spacer z pieskiem i
tak dalej. Kolejno przejdziemy do klawiatury, z jakiej korzystam. I jest to klawiatura Logitech G915 Lightspeed, czyli jest bezprzewodowa, z switchami brązowymi. Możecie sobie teraz tutaj zobaczyć. Cały mój setup jest właściwie bezprzewodowy, czyli słuchawki, myszka, no i klawiatura są bezprzewodowe. No i dlaczego tak postanowiłem zrobić? Ponieważ mogłem. No i w sumie to tyle, nie wiem co za dużo mówić o tym. Kolejno sobie przejdziemy do myszki, z jakiej korzystam. Jest to G902 Lightspeed, czyli też właśnie jak poprzednio wspomniałem, myszka bezprzewodowa. Cały mój gear, że tak powiem, jest z Logitecha, poza oczywiście słuchawkami, bo nie oszukujmy się, nie robią jakichś ładnych słuchawek. Ta myszka oczywiście, można sobie wymienić w niej ciężarki, ja korzystam z niej bez ciężarków. No i jest to naprawdę myszka godna polecenia. Teraz dosłownie parę słów o monitorze i tych jakże pięknych głośnikach, które tutaj są. Nie znam się za bardzo na tym, dlatego po prostu tak ogólnie powiem. Głośniki to są jakieś Creative, Bóg wie naprawdę jakie. Czasami z nich korzystam, ale głównie jednak preferuję używanie słuchawek. Monitor to jest Yamaha, jakieś chińskie znaczki i tak dalej, więc tutaj zostaje wam oczywiście linka w opisie. No i drugi głośnik ten sam. Warto jeszcze również wspomnieć tutaj o ramieniu, które właśnie trzyma mi kamerę, jak możecie zobaczyć. I to jest Elgato Mastermount w wersji tej dużej, czyli L. Nie wiem, czy już o tym wspominałem, ale korzystam również czasami z pada, jak na przykład gram sobie w ETS-a i w moim wypadku jest to pad Elite Series 2. Mam tego pada już ponad 3 lata chyba, tutaj możecie sobie zobaczyć odcinek, w którym go odpakowywałem i tam chyba coś opowiadałem o nim, ale to już było naprawdę dawno, chyba początki jakiegoś mojego kanału. Ale zapraszam was do obejrzenia. Teraz przejdziemy sobie również jeszcze na szybko i trochę opowiem wam o fotelu, z jakiego korzystam. A jest to fotel De La Gera. Wydałem na niego około 800 zł, ale jest naprawdę fajny. Dobrze dba o mój kręgosłup, jeśli można tak w ogóle powiedzieć, bo przeważnie siedzę w takiej pozycji przed komputerem. Ale naprawdę jest godny polecenia, dużo możliwości regulacji, no i tak dalej. To teraz już przejdźmy do końcowej części tego materiału, czyli do tego, co mam w komputerze. A jest to, uwierzcie mi, naprawdę porządna jednostka. Zacznijmy od obudowy. Jest to obudowa Corsair 4000X RGB, do której w zestawie dostajecie takie jakby 3 wentylatory wyposażone w RGB. Budowa naprawdę ma fajne funkcje, takie jak na przykład wymontowany panel przedni, w którym możecie, w którym jest kolejny panel, na którym się zbiera kurz i możecie po prostu go łatwo wyczyścić. Tak samo jak macie na górze osłonkę, żeby kurz nie wlatywał do komputera i na dole osłonkę na wentylator, żeby również kurz nie wlatywał. Korzystam również z USB huba, ale to taki pomniejszy szczegół właściwie. Jeśli chodzi o dyski w moim komputerze, to jest to jakiś przestarzały HDD jeszcze ze starego komputera, który no tak się nie wytrzymuje, ale jakieś tam materiały wideo zawsze na nim przechowuje. No a jeśli chodzi o SSDK, to jest to ten legendarny Samsung. I teraz przejdźmy do guru, czyli KA. Żartowałem jeszcze przed tym RAM. I RAM to nie jest coś, o co zadbałem w tym komputerze, jak mam być 4, tam 3200 odświeżania. No i 32 GB łącznie, w dwóch kościach. Jeśli chodzi o płytę główną, to tutaj macie jej nazwę. Jeśli mogę się do niej coś dowalić, to do tego, że nie ma złącza Thunderbolt. Teraz przejdźmy do głównych rzeczy właściwie w komputerze, czyli do procesora i do karty graficznej. Więc jeśli chodzi o procesor, to oto on. Piękna i9-teczka 11900KF. Jest to naprawdę zarąbisty procesor. No i ja już z niego korzystam chyba około 7-8 miesięcy i jeszcze cały czas działa mi zajebiście. Dla porównania procesor, który miałem w poprzednim komputerze, to jest ten. Teraz mam ten. Lekka proporcja jest między innymi. A jeśli chodzi o kartę graficzną, to jest to RTX 3080 w wydaniu od Gigabyte'a. To wam się wyświetla. A tutaj się wam wyświetla karta, którą poprzednio miałem w komputerze. Więc
Jeszcze właśnie zasilacz. Zasilacz, z jakiego korzystam, to 850 W od, nie wiem szczerze jakiej firmy, tak szczerze, ale chyba ma standard, ale chyba jest w standardzie Gold, więc no może być, mogło być lepiej, ale no. Teraz parę słów o chłodzeniu. Korzystam z chłodzenia AIO od MSI'a, 280 mm, tam chyba 240, coś około tego. Jest to chłodzenie wodne, które bardzo dobrze współgra mi z moim procesorem, z którego korzystam. Więc jeśli chcecie podwalić całą konfigurację ode mnie, no to w opisie będziecie mieli całą. A teraz wyświetla wam się, ile kosztował cały ten komputer, a ile teraz kosztuje. Więc możecie zobaczyć, ile straciłem, a ile nie. Dobra, więc teraz na ekranie wyświetla wam się, ile ostatecznie wydałem na całe moje stanowisko. Tutaj macie z Jira, czyli jakby z tych wszystkich rzeczy, które wam przed chwilą pokazałem, w stylu klawiatura, myszka. Dobra, wiecie, o co mi chodzi? Tyle wydałem na Jir, tyle wydałem na sprzęt do nagrywania, tyle wydałem na komputer, a tyle wydałem na niego łącznie. Doliczę oczywiście jeszcze biurko, no i różne takie pomniejsze pierdoły. Całą rozpiskę cenową macie w opisie. To już koniec tego materiału, ale ja was zachęcam do zostawienia followa mi na Twitchu, na Twitterze, bo tam często publikuję jakieś treści. No i oczywiście zostawieniu subskrypcji i wejścia na inne moje odcinki na YouTubie, ponieważ bardzo się staram i chciałbym, żeby więcej osób je zobaczyło. Także dziękuję wam wszystkim widzowie za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Siema!